zapowiadają tutaj twardą walkę do ostatniego wyścigu w wyrównanym, zaciętym pojedynku. Przed samą prezentacją, minutą ciszy, kibice na stadionie uczcili pamięć Artura Pawlaka, którego rocznica, piąta rocznica już śmierci, przypada właśnie w dniu rozgrywania spotkania z Apatorem DGG Toruń. Popatrzmy jednak na składy obu drużyn. Ekipę Apatora DGG Toruń przyprowadził do prezentacji kierownik drużyny Wiesław Banaszkiewicz. Z numerem pierwszym aktualny mistrz Polski Jacek Krzyżaniak, który jeszcze sprawdza pola startowe. Indywidualny mistrz Polski i aktualny drużynowy wicemistrz świata. Lider drużyny toruńskiej na Państwa ekranach, jeszcze sprawdzający pola startowe. Obok niego dziś w duecie Mirosław Kowalik, także wychowanek drużyny toruńskiej, bardzo często pojawiający się w telewizji, w stacji Canal Plus, także w naszej telewizji, komentujący także zawody Grand Prix. Z numerem trzecim Australijczyk, 23-letni Ryan Sullivan, uczestnik tegorocznego cyklu Grand Prix, brązowy i srebrny medalista mistrzostw świata juniorów. Tam, gdzie Piotr Protasiewicz zdobywał złoty medal, Ryan Sullivan, poobijany po meczu w Grudziądzu, zdobył tylko i aż srebro. Obok niego jeden z juniorów w składzie, dziś jako senior, 21-letni Remigiusz Wronkowski. Z numerem piątym ten zawodnik, który przed dwoma laty tutaj na tym torze wywalczył srebrny kask. Później w poprzednim sezonie fatalna kontuzja na torze w Częstochowie, ale twardy z niego człowiek, znakomity jeździec Wiesław Jaguś powrócił na żużlowe tory i ostatnio prezentuje całkiem niezłą formę. Z numerem szóstym reprezentant Polski juniorów wywalczył sobie tę szansę i wystąpi na pewno w finale światowym w kategorii do lat 21, Robert Kościecha. Obok niego drugi z młodzieżowców z drużyny Jana Zombika, najmłodszy w teamie z miasta Kopernika, 18-letni Tomasz Chrzanowski. Z numerem ósmym młodszy z braci Kowalików, 20-letni Marcin Kowalik, a więc także będzie mógł wystartować w tym spotkaniu, zastąpić któregoś z kolegów, lub to Roberta Kościechę, lub Tomasza Chrzanowskiego, bo także jest juniorem. Drużynę ZKZ-u Polmos dziś do prezentacji przyprowadził kierownik drużyny Lucjan Gościak z numerem 9. Dziś jako prowadzący parę Jarosław Szymkowiak. Obok niego z numerem 10 ten, który zaprezentował bardzo dobrą dyspozycję w meczu, w turnieju par sparingowym z Pergo Gorzów, Sławomir Dudek. Z numerem 11 kapitan żółto-biało-zielonych Andrzej Chuszcza, który wczoraj uczestniczył w turnieju pamięci Rifa Saidgarajewa, zajmując tam po dodatkowym barażowym wyścigu piąte miejsce. Za Andrzejem Chuszczą schowany w cieniu ten, którego ostatnio nie mieliśmy okazji oglądać w meczach ligowych, leczący kontuzję Obojczyka. Widzą Państwo specjalny opatrunek, który będzie pomagał Grzegorzowi Walaskowi w jeździe w dzisiejszym spotkaniu. Z tą kontuzją jednak jeszcze chyba nie wszystko w porządku. Grzegorz Walasek dziś z numerem 12. Z numerem 13, ten, który wczoraj, przedwczoraj właściwie w Wojens zajął drugie miejsce, przegrał tylko z wielkim Hansem Nielsenem, zawodnik ZKZ-u Polmos, Anglik Chris Louis, drugi zawodnik Grand Prix Danii. Z numerem 14, pierwszy z zawodników młodzieżowych w ekipie trenera Jana Grabowskiego, Sebastian Smoter. Kolejny rekonwalescent po kontuzji z numerem 15, Grzegorz Kłopot, ostatnio bardzo dobrze w tym test meczu chwalony przez trenera Jana Grabowskiego i dziś na pewno wiele obiecujemy sobie po postawie tego zawodnika. Grzegorz Kłopot z numerem 16 już na stałe niemalże w podstawowym składzie drużyny ZKZ-u Polmos, Krzysztof Stojanowski. On z numerem 16 i kto wie, czy dziś znów nie zaprezentuje się zielonogórskiej publiczności. Na pewno w coraz lepszej jeździe, bo zawodnik ten niezwykle utalentowany, dysponujący rakietowymi startami. Brak jeszcze doświadczenia, ale coraz częściej tej młodzieży, coraz szerzej, coraz częściej daje szansę trener Jan Grabowski.